give you glory and praise and Ojcze, dziękujemy Ci, oddajemy Ci chwały i cześć. Thank you for your faithfulness, thank you for your loving kindness. Dzięki Ci za Twoją wierność. Let us all lift up our voice and give you all the glory. Let's bless you, Lord. We thank you, my Father. We give you praise. We give you honor. We give you adoration. Thank you for your faithfulness. Thank you for your loving kindness. Thank you for your tender mercy. Thank you for your love that is beyond our comprehension. We worship you, mighty Father. We thank you, eternal Lord of ages. Have your way in our lives, O God. Have your way in our lives. Let your name be glorified. Let your name be exalted. Let your name be magnified. We worship you, mighty Father. Give you glory and praise and honor and adoration. Thank you for tonight. Thank you for the spirit of wisdom, knowledge, understanding, insight, and foresight. Thank you for the illumination of the Holy Spirit coming upon us tonight, O God. Thank you, mighty Father. Let your name be glorified. Let your name be exalted. Let your name be magnified. Have your way in our lives. Tonight. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Tonight I want to continue to build on the subject of, you know, commanding your day. Dzisiaj chcę kontynuować ten temat o poddawaniu swojego dnia. Being in charge. Byciu panowaniu nad nim, o właśnie. Being in charge of your day and your life. Posiadanie władzy nad twoim dniem w twoim życiu. From the onset, the Bible says when God created man, he created man to have dominion over the entire creation. Kiedy Bóg tworzył człowieka, w Biblii jest napisane, że stworzył człowieka i dał mu władzę nad stworzeniem. So man was created to have dominion. Więc człowiek został stworzony, żeby stworzenie było mu poddane. To subdue and rule the earth. Żeby było poddane i służyło ziemi. And even after the fall of man. I nawet po upadku człowieka. God has initiated the program for the restoration of man. Bóg zainicjował, rozpoczął program przywrócenia człowieka. And that came into completion with our Lord Jesus Christ. On się wypełnił wraz z naszym Zbawicielem Jezusem. And Jesus said, behold, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And Jesus said? Jesus said, I give unto you authority over all the powers of darkness. Oddaję ci władzę nad wszystkim, całym stworzeniem na ziemi. So Jesus gave us back the dominion, the authority to rule. Więc Jezus przywrócił nam tą możliwość do zarządzania stworzeniem. But, you know, as believers, we are in a better position. Ale jako wierzący jesteśmy w lepszej pozycji. We are in a better position than any of the Bible men and figures you know. Mamy lepszą pozycję niż jakiekolwiek imiona tutaj byśmy z Biblii nie przeczytali. You are in a better position than Moses. Jesteśmy w lepszej pozycji niż Mojżesz. You are in a better position than Daniel. Yes. Jesteśmy w lepszej pozycji niż Daniel. You are in a better position than any of those Old Testament, like Elijah. Jesteś w lepszej pozycji niż wszystkie te starotestamentowe imiona, które wymieniłem. Ale problem
nasz indywidualny jako chrześcijan jest brak wiedzy. The Bible says my people are destroyed because of lack of knowledge. Biblia mówi, moi ludzie są zniszczeni z powodu braku wiedzy. It's not because the devil is powerful. To nie jest dlatego, że diabeł jest taki mocny. We just need to know who we are. My po prostu musimy wiedzieć, kim jesteśmy. We need to believe in who we are. Musimy wierzyć w to, kim jesteśmy. It always has been by faith. To zawsze jest przez wiarę. Without faith, it is impossible to please God. Bez wiary nie jesteśmy w stanie zadowolić Boga. I will put it to you in a simple way that you understand. Powiem to tak, żebyście zrozumieli. Kiedy przyjeżdżasz do Polski i chcesz robić interesy, potrzebujesz złotówek. Potrzebujesz złotówek. And that's what you do business with. I to jest to, w jaki sposób robisz interesy, biznesy. If I carry my daughters to Żabka and say, give me a bottle of coke, they take it the same day. Jeśli przyniosę swoje dolary do Żabki, oni tego nie przyjmą. Because in the territory of Poland, only Swati is accepted as the official currency of business. Ponieważ w Polsce tylko złotówki są tą oficjalną walutą, którą się posługujemy. And so in the kingdom of God, więc w Królestwie Bożym, the only currency that is accepted is faith. Jedyną walutą, jaka jest akceptowana, jest wiara. But without faith, it is impossible to do business with God. Bez wiary to nie jest niemożliwe, żeby robić interesy z Bogiem. If you don't have faith, you cannot do business with the kingdom of God. Jeżeli nie masz wiary, nie możesz robić interesów z Królestwem Bożym. And so everyone that has done business with God has to do it by faith. Więc każdy, kto chce robić interesy z Bogiem, z Bożym Królestwem, musi mieć wiarę. Without faith, it is impossible. Bez wiary to jest niemożliwe. To please God. Niemożliwe, żeby zadowolić Anybody God. That has faith in God. Każdy, kto ma wiarę w Boga, can do business with God. Może robić biznesy z Bogiem. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And so when you come in, you have to come in loaded with your currency. Więc kiedy przychodzisz do niego, musisz przyjść ze swoją walutą. And that currency is faith. I tą walutą jest wiara. Amen. 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 And faith is a lifestyle. I wiara jest sposobem życia. Faith is a lifestyle. Wiara to sposób życia. And you got to live a lifestyle of faith. I możesz żyć wiarą. Continually believing God. Kontynuując stale wierząc Bogu. The Bible said Abraham believed God in hope against hope when there was nothing to believe. Biblia mówi, że Abraham wierzył Bogu, kiedy nie było w co wierzyć. He was 100 years old, he still believed God. Miał 1000 lat i wciąż wierzył Bogu. Medically his body was not functioning. Medically his body was not functioning. Medycznie jego ciało nie było już sprawne. But he still believed God. Ale wciąż wierzył Bogu. Sarah has attended menopause twice. Sarah has attended menopause. Ona miała menopauzę, przeszła. Jak wiele z was wie, czym jest menopauza? Więc Sara dwa razy przeszła menopauzę. Because science says that women attend menopause at the age of 40. Bo nauka mówi, że kobiety przechodzą menopauzę około 40. So Sarah has master degree in menopause. Więc Sara miała miała ona już miała, wiecie, stopień naukowy w menopauzie.
byłam mistrzem w menopauzie. So if he was in the school, Sarah has the first 40 years bachelor's degree. Więc first 40 years bachelor's degree. Pierwsze 40 lat i miała tak jakby miała licencjat, a to pierwszy stopień osiągnęła już. And so when she clocked 18, that is master's degree. No? A kiedy przekroczyła 80, miała już magisterkę. And the Bible says his womb was dead. I Biblia mówi, że jej łono było już martwe. But when you have faith in God, a kiedy masz wiarę w Boga, even things that are dead come alive. Nawet martwe rzeczy wracają do życia. Amen. And so tonight I want us to understand who you are. Więc dzisiaj chcę, żebyście zrozumieli, kim jesteście. And you know, last time we talked about setting dominion over your day. Ostatnio rozmawialiśmy o władzy nad twoim dniem. Speak to your day. O mówieniu do twojego dnia. I bless the sun, the moon and the stars. Everything in creation is to give glory to God. Że słońce, księżyc, gwiazdy, wszystko w całe stworzenie oddaje Bogu chwałę. And so tonight I want to move a little bit on. Więc dzisiaj pójdziemy w tym trochę dalej. I want to read the book of Job, chapter number 38, what would be? Przeczytam... Job, chapter number 38, verses 31 to 33. Rozdział 38, werset 31. Masz do tych materiałów na szkole. Job, chapter number 38, verses 31-33. Czy możesz związać słodkie wpływy Plejad albo rozluźnić więzy Oriona? Czy możesz wprowadzić Mozarot w jego czasie? Czy możesz kierować Arkturem i jego synami? Czy znasz ustawę niebios? Czy możesz ustanowić ich panowanie na ziemi? Co? You know, when Job was kind of complaining. Kiedy Job wiecie, narzekał. And you know, God began to talk to Job. I Bóg zaczął rozmawiać z Jobem. And one of the questions he asked him, do you know the ordinances of heaven? Jednym z pytań, które mu zadał, było, czy znasz ustawę niebios? Can you set dominion over the earth? Czy możesz ustanowić ich panowanie na ziemi? So when you know the ordinances of heaven, więc kiedy znasz ustawę niebios, you can set dominion over the earth. Możesz rządzić nad nim, panować so nad nim. I want to talk a little bit about the ordinances of God. Więc chcę z wami dzisiaj trochę wam mówić o porządku. An ordinance or order or principle is what God has instituted. Porządek, kolejność, zasady, które Bóg ustanowił. When we were, let me break it out. When we were going through Germany, there was an ordinance. Rozbijmy to. Pójdźmy od Germany. When we were going through Germany to France, there was an ordinance. Kiedy jechaliśmy z Niemiec do Francji, był porządek. And that ordinance was that if we don't have anybody. Not Michelle, anybody that doesn't have resident card in Poland cannot pass through. That is an ordinance. Porządek, prawo, które mówiło, że jeżeli nie mamy takich odpowiednich dokumentów, wszystkiego co potrzebujemy, nie możemy przekroczyć granicy. So an ordinance is the law or a decree set forth by the government authority. Więc ustawa the ordinary is... Yes. You have the script there? Yes, I have.
Is it a script? And ordinance is a law, just read it from him now, set forth by government authority. Ustawa, prawo to jest ustanowione przez władzę rządową. In the spiritual realm, God has established ordinances. I w świecie duchowym Bóg ustanowił, też zrobił takie ustawy. Divine systems and pathways to guarantee dominion over creation. Ustawił boskie systemy i ścieżki, żeby zagwarantować panowanie. When we walk in the ordinances of heaven, we unlock our authority over the natural world and align creation with God's purposes for our life. I kiedy chodzimy w tych ustawach, otwieramy władzę nad światem naturalnym i dostosowujemy stworzenie do Bożego celu dla naszego życia. So today we will start to explore five key ordinances of heaven that control dominion. Więc ustalimy pięć kluczowych ustaw, zasad niebiańskich, które będą kontrolować panowanie. The first out of the five, the first of them is knowledge of God's promises. Pierwsza to znajomość obietnic Bożych. Comprehension of the conditions. Zrozumienie warunków. Faith. Wiara. The power of words. Moc słowa. And encounter with the anointing. I zachęcenie z namaszczeniem. Hallelujah. So the first one, point number one we want to examine tonight is the knowledge of the promises of God. Więc zaczniemy od obietnic Bożych. In Genesis chapter number 1, w Genesis rozdział pierwszy, in verses 16 to 17, 16 do 17, it reads that God made two lights, the two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. Jest napisane, że Bóg uczynił dwa wielkie światła i większe, żeby rządziło dniem i mniejsze, żeby rządziło nocą. He made the stars also, and God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth and to rule the day over the night. Uczynił też gwiazdy i umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią i aby rządziły dniem i nocą oraz oddzielały światło od ciemności. So for God to establish the day and night, He created two lights. Więc Bóg, żeby rozdzielić dzień i noc, stworzył dwa światła. So the sun, you know, shines in the day. Bo słońce świeci w dniu. And the moon comes in the night. I księżyc przychodzi z nocą. The sun separates the day from the night. Słońce oddziela dzień od nocy. For us to be able to set dominion, i żebyśmy my mogli sprawować władzę, we must first understand the promises of God. Musimy najpierw zrozumieć obietnice Boże. What has God promised you as a person? Co Bóg tobie, konkretnie tobie obiecał? It is based on the promises of God. To jest oparte na obietnicach Bożych, that we can exercise dominion, którymi możemy ćwiczyć sprawowanie władzy. Without understanding the promises of God, bez zrozumienia obietnic Bożych, you cannot set dominion over the territory that you live. Nie możesz sprawować władzy nad stworzeniem tam, gdzie żyjesz. Let me break it down. Let me break it rozumiemy down. To. To us here. W tym tutaj kontekście. For us, dla nas, as a church, jako kościół. To be able to set dominion over people. Żebyśmy byli w stanie sprawować władzę nad bytowem. Each of us. Each of us. Każdy z nas. Must know
what is the vision of this church. Amen. Musi wiedzieć, jaka jest wizja tego kościoła. Amen. It is not enough to come to church. It's our church. To nie jest wystarczające, żeby przyjść do naszego kościoła. Why do we exist as a church? Dlaczego istniejemy jako kościół? Why? What is it that God wants us to do? Co jest tym, co Bóg chce, żebyśmy robili? That is the key thing. To jest kluczowa rzecz. Without each of us knowing. Bez każdego z nas, jeżeli nie będziemy tego wiedzieć, knowing and accepting the vision of this church. Tak, i akceptować wizję kościoła. We cannot grow this church. Bez tego nie możemy wzrosnąć jako kościół. If we don't know what is the reason that we are here. Jeżeli nie wiemy, jaki jest powód, dla którego tutaj jesteśmy, it's going to be impossible for us to grow. To będzie niemożliwe, żebyśmy rośli. Why are you and me here? Dlaczego ty i ja jesteśmy tutaj? What is the plan of God for our lives? Jaki jest Boży plan dla naszego życia tutaj? What is it that God, why is God bringing us here together? Dlaczego Bóg nas tutaj razem przyprowadza? Amen. Amen. Yes. Vision is the key to our success. Wizja jest kluczem do naszego sukcesu. I know that we come here for individual, you know, benefit. Praise the Lord. Individual blessings. I chwała Bogu za indywidualne sukcesy i błogosławieństwa. But the real reason God brings us together is more than ourselves. Ale prawdziwy powód, dla którego Bóg nas prowadzi tutaj, jest większy niż my sami. Our lives must be built around the vision. Nasze życia muszą być zbudowane wokół tej wizji. If our life is not built around the vision, we are not going to be able to succeed. Jeżeli nie będziemy budować życia wokół wizji, nie będziemy odnosić sukcesu. And principle number two. I zasada numer dwa. We have to believe in the leadership. Musimy wierzyć w liderstwo. They're not liking me tonight. Ah, chyba mnie nie lubią dzisiaj. You must believe in the leader. Musisz wierzyć w liderstwo. You must believe in the person that God has set up. Musisz wierzyć w tą osobę, którą Bóg postawił przed tobą. Because if you don't, bo jeżeli tego nie robisz, the vision is not going to prosper. Wizja nie będzie prosperować. If you don't believe. Jeżeli nie wierzysz, first of all, you know what God has said, po pierwsze musisz wiedzieć, co Bóg powiedział. And you believe in the leadership. Wtedy wierzysz w liderstwo. We are living in the era where everybody wants to do what they like. I żyjemy w czasach, kiedy każdy chce robić, co mu się podoba. We are living in a time where nobody wants to be told what to do. Żyjemy w czasach, gdzie nikt nie chce, żeby mu mówiono, co ma robić. We are living in a time where it is not exciting to submit to authority. Żyjemy w czasach, kiedy to nie jest fajne i czy ekscytujące, żeby podlegać pod kogoś. We are living in the most rebellious age. Żyjemy w najbardziej zbuntowanym wieku. And that spirit of rebellion has entered into the church. I ten duch buntu wszedł do kościoła. So if we are going to succeed, więc jeżeli chcemy odnieść sukces, we have to know what is the vision. Musimy znać wizję. What is the vision of this church? Jaka jest wizja tego kościoła? Why are we here? Dlaczego tutaj jesteśmy? Why do we do things the way we do it? Dlaczego robimy to tak, jak robimy? Why are we not like the other church? Dlaczego nie lubimy innych kościołów? Why do we shout? Dlaczego krzyczymy? Why do we dance? Dlaczego tańczymy? How many of you like to dance in the church? Well, only one person. Some of you, why is he dancing in the church? Ci, którzy się zgodzili, dlaczego on tańczy w kościele?
Because that's part of the vision. Bo to jest część wizji. To rejoice in the presence of God. Żeby cieszyć się w obecności Bożej. To radiate joy. Żeby odbierać radość. You see, let me speak prophetically to you tonight. Pozwólcie, że będę do was proroczo mówił. God is about to do something that is going to blow your mind. Bóg zrobi coś, co rozwali wasze umysły. Bo będzie tak mocne. Something that is so big. Coś, co będzie tak duże. You don't even know why you come here all the time. Nawet nie wiecie, dlaczego tutaj przychodzicie cały czas. When you recognize, i kiedy już się zorientujecie, that God has chosen you, że Bóg wybrał cię. Tell somebody, God says, God has chosen me. Ktoś, nie, powiedzcie, Bóg wybrał mnie. Look at somebody and say, God has chosen me. Spójrz na swojego sąsiada i powiedz, Bóg wybrał mnie. Amen. Jak wielu z was w to wierzy? Ktoś to wierzy? Amen. You really believe? Yes. Wierzycie w to naprawdę? Now walk like you are chosen. Teraz idź tak, jakbyś był wybrany. Tak, jak powinien być wybrany. There's a price. There's a price to pay. Jest cena do zapłacenia. What as if you're chosen? I chodź tak, jak wybrany. You are not an ordinary person anymore. Nie jesteś już zwyczajną osobą. How many of you know that? Jak wielu z was to wie? I'm not sure. Nie jestem pewna. Czy to ja? How many of you know that you are not an ordinary person? Kto z was wie to, że nie jesteście zwyczajną osobą, że jesteście niezwyczajni? Begin to believe it. Zacznij w to wierzyć. You are not an ordinary person. Nie jesteś zwyczajną osobą. You are possessed with the Holy Spirit. Jesteś opętany przez Ducha Świętego. How many of you have the Holy Spirit? Jak wielu z was ma Ducha Świętego? I want you to begin to live like that. Chcę, żebyście żyli tak. I want you to begin to think like that. Chcę, żebyście zaczęli tak myśleć. I don't want you to stop thinking that you are Joanna. Start thinking that you are anointed. Zacznij myśleć, że jesteś o tym, że jesteś namaszczony. If your name is Joanna, it's not about you. If your name is Joanna, it's not about you. Jeśli jesteś Asią, to ty nie jest o tobie. Chodzi o to, że nie jesteście tylko zwykłą Joanną. Postać jest taki, że nie jesteście tylko zwykłą Joanną. You can still answer Joanna. You can still answer Joanna. Yeah. Możesz wciąż odpowiedzieć Asia. But it's going to be, I am Joanna the anointed. Ale wtedy będzie to, jestem Asia namaszczona. Amen. You have to start believing it. Amen. Musicie zacząć wierzyć w to. God wants to do something through you. Bóg chce coś przez ciebie zrobić. God wants to demonstrate his power through you. Bóg chce zademonstrować swoją moc przez ciebie. You have been chosen. Zostałeś wybrany. You have been called. Zostałeś powołany. You have been anointed. Zostałeś namaszczony. Now begin to live like that. I zacznij tak żyć. It is not about how you feel. To nie jest o tym, jakie o twoich odczuciach, uczuciach. It is not in the feeling. To nie jest w emocjach. It is in the heart. To jest w sercu. Tell somebody I believe it. Powiedz komuś, ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Amen. You believe it? Wierzysz w to? Yes. How many of you believe it? Jak wielu z was to wierzy też? Praise the Lord. Chwała Panu. This is what happens. To się dzieje. As many as believe. Tak wielu jak wierzy. They will do what? They will lay hands upon the sick.
będą kłaść ręce na chorych. And the sick will be healed. I chorzy będą uzdrawiani. They will speak in new tongues. Będą mówić w nowych językach. They will cast out demons. Będą wyganiać demony. And if they drink any deadly thing, it wouldn't hurt them. I nic złego ich nie dopadnie. This is the ministry of every believer. To jest służba każdego wierzącego. It has nothing to do with pastors, deacons, and elders and bishops. To nie ma nic wspólnego, że tylko to jest dla pastorów, biskupów i starszych. God said I should release you. Bóg powiedział, I should release you. Wypuszczę cię. To function. Żebyś funkcjonował. As a chosen one. Jako wybrany. Amen. The chosen one. Wybrany. Anointed. Namaszczony. A believer. Wierzący. Lay hands upon the sick. Amen. Położy ręce na chorego. And the sick is healed. I chory będzie uzdrowiony. Amen. That is the basic. To są podstawy. It's not. That is not a big guy's ministry. To nie jest służba grubych ryb. Amen. Everyone here from tonight. Każdy, kto tutaj siedzi. Is going to be a miracle worker. Będzie czynił cuda. Look at somebody and say, I'm a miracle worker. Spójrz na kogoś i powiedz, będę czynił cuda. Bo jestem namaszczony. Jestem namaszczony. I am called. Jestem powołany. I have been chosen. Zostałem wybrany. I am a believer. Jestem wierzący. When I lay my hands, kiedy położę swoje ręce sick, na chorego, the sick will be healed. Chory będzie uzdrowiony. I have the authority. Mam autorytet. To cast out devils. Żeby wyganiać demony. That's who you are. To jest to, kim jesteś. That's who you are. Amen. To jest Amen. That's who you are. Amen. You are the power. Masz moc. Amen. You have the power. Masz tą moc. Stop acting. Be who you are. Bądź tym, kim jesteś. You are a child of God. Dzieckiem Bożym. Jesteś dzieckiem you have Bożym. The Holy Ghost. Masz Świętego Ducha. You have power. Masz moc. You have the anointing. Masz namaszczenie. Inside you. W tobie. It is just by believing the promises of God. To jest wszystko dzieje się przez wierzenie obietnicą Bożą. So when you wake up tomorrow morning, więc kiedy jutro wstaniesz, wake up like a believer. Obudź się jak wierzący. Wake up like a child of the King. Obudź się jak dziecko Boże. Speak like a child of the King. Mów jak dziecko króla. Walk like a child of the King. Chodź jak dziecko króla. And people say, what's wrong with you? I ludzie powiedzą, co z tobą nie tak? A ty, ja jestem namaszczony. Sure? Jesteś pewien? Tak. Masz jakieś problemy? Jak będę się o ciebie mówił, twoje życie się zmieni. Ja powiem, ty? Say yes. A ty powiesz, tak. When did this happen? Kiedy to się wydarzyło? Yesterday in the church. Wczoraj w kościele. Właśnie się zorientowałem. I just realized who I am. Właśnie się zorientowałem, kim jestem. God sent me to tell them that. Bóg przysłał mnie, żebym wam to powiedział. We are going to be a supernatural church. Będziemy ponadnaturalnym kościołem. The least among us is a miracle worker. Że pośród nas jest najmniejszy pośród nas jest czynicielem cudów. The least among us. Najmniejszy z nas. Will speak in tongues. Będzie mówił innymi językami. Cast out devils. Będzie wyganiał demony. Lay hands on the sick. Będzie kładł ręce na chorych. And then walk in authority. I chodził w autorytecie. That is the least. To jest, co najmniej to będzie robimy. To jest, wiecie, nie mów to. Even if you feel you are the least.
Więc nawet jeżeli myślisz, że jesteś malutki, możesz funkcjonować w tym levelu. Starting from tonight. Amen. Zaczynają z dzisiaj. Amen. From tonight. Od dzisiaj. Do not see yourself. Stop thinking that you're ordinary person. Przestań myśleć o sobie jako zwykłą osobą. Ordinary person. Nie jesteś zwyczajną osobą. From the day you accepted Jesus Christ. Od dnia, w którym zaakceptowałeś Jezusa, nie jesteś już zwyczajną osobą. Even if I be in Christ. Even if I is in Christ Jesus. If any person is in Christ Jesus, he's a każda osoba, która jest w Jezusie, jest ponadnaturalna. All things are passed away. Wszystko odchodzi. Everything is new. Wszystko Amen. Jest nowe. Tonight you are leaving this place and walking into your ministry. Dzisiaj wyjdziecie z tego miejsca i wejdziecie w służbę. When you get to your office tomorrow. Kiedy pójdziecie jutro do swojego biura. And your boss is doing like this. I twój szef będzie tak. Excuse me, sir. Powiedz mi, przepraszam pana. What's wrong? Co się stało? Oh, I'm just having a headache. And you just say, Father, in the name of Jesus. Guess what's going to happen? I zgadnij, co się stanie. Twój szef będzie uzdrowiony. Problemem jest to, że ty nie wychodzisz naprzeciw. That is the only problem. To jest twój jedyny problem. The problem is not that you are not anointed. To nie jest to, że nie jesteś namaszczony. Problemem nie jest to, że nie jesteś błogosławiony. Tylko to, że ty nie wyszedłeś naprzeciw. It is time for us to rise up and possess our right. Amen. To czas, żebyśmy powstali i sięgnęli po nasz autorytet w Panu. Amen. We are powerful people. Bo jesteśmy pełnymi mocy ludzi. Amen. You know how I know it? Wiesz, jak jesteś namaszczony? Because I'm an ordinary person. Wiesz, bo jestem zwyczajną osobą. I eat potatoes. Jem ziemniaki. I pierogi. I pierogi. That's how I know it. Stąd to wiem. I'm an ordinary person. Bo ty się jesteś zwykłą osobą. The only difference between is I believe in what the promises of God say. Jedyną różnicą jest to, że ja wiem, jakie obietnice. And the promise is I believe in Christ Jesus. I wybieram, żeby wierzyć w Jezus. Że kiedy wierzę Jezusowi, będę kładł ręce na chorych i oni będą uzdrawiani. Ja nie jestem uzdrowicielem. Nie jestem. Wiecie, co jest moją pracą? Kłaść ręce. Ja nie uzdrawiam. The problem you think that you want to heal somebody? The problem is you think you want to heal somebody. Problem jest, gdy myślisz, że ty uzdrowisz kogoś. No. Nie. You know what my job is? Wiesz, jaka jest moja praca? Be healed. Amen. Być uzdrowionym. And I go away. I odchodzę. And the person who does the job. I osoba, która robi całą robotę. Is Jesus. To Jezus. Amen. Więc jeżeli nie jesteś uzdrowiony, idź do Jezusa. Nie przychodź do mnie, nie proś mnie. Bo moją pracą jest tylko kładzenie rąk. I to jest to, co On chce, żebyś ty robił. Chcesz widzieć Bożą moc? Amen. Wstań i let us start obeying the word of God, doing the word of God. I bądź posłuszny Słowu Bożemu. Wykonuj to, co jest napisane w Słowie Bożym. You set dominion by obedience. Ustanawiasz porządek przez posłuszeństwo. Amen.
I share this with you, and then I close. And then we pray. Powiem jeszcze coś i wtedy zamkniemy i będziemy się modlić. The first time. Pierwszy raz. The first time I ever encountered a demon. Pierwszy raz, kiedy wyganiałem demony. I didn't know. Nie wiedziałem. I know there are demons. Wiedziałem, że są demony. But I never met them. Ale nigdy ich nie spotkałem. And so one day. Więc pewnego dnia. This friend of mine. Mój przyjaciel. Told me he had a problem. Powiedział mi, że mam problem. And since I go to church. I skoro chodzę do kościoła, I should pray with him. Powinienem się o niego pomodlić. I said, okay. Powiedziałem, okej. Come. Chodź. I will pray with you. Będę się z tobą modlił. He believed in me. I on we mnie wierzył. I didn't even believe in myself. Ja nawet w siebie sam nie wierzyłem. Ale on widział, że chodzę do kościoła. Więc wierzył we mnie. Bo wiernie chodziłem do kościoła z moją Biblią, na spotkania biblijne. Więc miał problem. I powiedział, przyjdę. Okej, jutro idę do sądu. I want you to pray for me. Chcę, żebyś się o mnie modlił. I said, okay, I won't pray for you. Powiedziałem, okej, będę się o ciebie modlił. I didn't believe in myself. I ja nie wierzyłem sam w siebie. But I accepted to pray. Ale on poprosił, żebym się pomodlił. And he came. I przyszedł. Into the chapel, into the church. Do kaplicy, do kościoła. He knelt down. I uklęknął. And I started praying. I zacząłem się modlić. And he started laughing like Michael Jackson. I on zaczął się śmiać jak Michael Jackson. I got so angry. Ja się zezłościłem. I wanted to. Chciałem. I wanted to give him a dirty slap. Why is he this? Chciałem mu strzelić z liścia. Dlaczego on się śmieje? He was laughing. On się śmiał. I was very, very angry. Byłem bardzo, bardzo zły. He was very lucky. On miał szczęście. That one of my senior pastors was around. Że nasz senior pastor był w okolicy. Bo inaczej to bym go. The way I would beat him. The way I would have beaten him. Tak bym go pobił. But because my pastor was inside the office. Ale mój pastor był w biurze. I have to behave. Więc musiałem się zachowywać. I left him very angry. I wyszedłem bardzo zły. He was still laughing, didn't he? A on dalej się śmiał. And I went outside at the door like that. Very, very angry. I went and stood at the door. Okay. I poszedłem i stałem w drzwiach. I was very angry. Bardzo zły. Because I think he was messing with me. Bo myślałem, że on ze mną sobie pogrywa. And then my senior pastor came. I wtedy mój pastor przyszedł. Michel, what is the problem? Michel, co jest grane? Who is that in the church? Kto to w kościele? I said, excuse me, sir. A ja powiedziałam, przepraszam. Can you imagine? Czy ty sobie to wyobrażasz? This guy is my neighbor. Ten gość to jest mój sąsiad. He came for me to pray. Przyszedł, żebym się o niego modlił. He came from his house. Przyszedł ze swojego domu tutaj. Do tego kościoła, żebym się o niego modlił. A kiedy się zacząłem modlić, on zaczął ze mnie żartować. On się śmieje. I ja nie wiedziałem wtedy, że to był demon. I pastor spojrzał się na to. To on się śmieje? Pastor powiedział mi tak. I gdybyśmy nie byli w kościele, to ja bym mu dał z liścia. I mój pastor poszedł za mną i powiedział, chodź. I powiedział, w imieniu Jezusa, wyjść. I wyszedł. Przestał się śmiać. I was still not, I didn't forgive him yet. Ja do dzisiaj mu nie przebaczyłem jeszcze. I was still very angry. Wciąż jestem bardzo zły. So I waited for him.
I waited for him. Czekałam na niego. My pastor said, I'm going out, he will be all right. A mój pastor powiedział, ja wychodzę. O, z nim będzie wszystko okej. Ja wziąłem krzesło, usiadłem na krześle i czekałem, aż się obudzi. When he woke up, kiedy się obudził, I grabbed him. Chwyciłem go. Next time, don't do that. Następnym razem tak nie rób. He said, what did I do? A co ja zrobiłem? I said, oh, you are pretending. O, udajesz, nie wiesz. You came here to discuss me. Przyszedłeś tutaj, żeby ze mnie zadrwić. What did I do? Ale co zrobiłem? Ja tylko poprosiłem cię o modlitwę. I said, you were laughing at me. Ty śmiałeś się ze mnie. On powiedział, ja się nie śmiałam. Ja przysięgam, że ja się nie śmiałem. To nie był on. To był wróg. Ja nie wiedziałam. Jesteś namaszczony. Masz moc. Masz autorytet. It is time for us to step out. To czas dla nas, żebyśmy powstali i wyszli. I hear that somebody that is waiting for you to say, let's go to church. You are here. Jesteś tutaj. There is somebody that is waiting. Że kiedy ktoś czeka, for you to open your mouth, bo ktoś czeka, żebyś otworzył swoje usta, and said, this Sunday, come to church. I powiedział, ty niedzieli chodzi, idziesz do mojego kościoła. But you know why you have not done it? Ale wiesz, dlaczego tego jeszcze nie zrobiłeś? Because you don't think you will come to church. Bo nie myślisz, że ta osoba przyjdzie do kościoła. But you underestimate the power and the anointing upon you. Bo ujmujesz mocy, która jest w twoim życiu. The reason they come to tell you their problems. Powód, dla którego przychodzą do ciebie ludzie, którzy mają problemy. People like talking to you about their problems. Do kogo z was ludzie lubią mówić o swoich problemach? Because they know. Oni to robią, bo wiedzą, that you have the power. Że ty masz moc. But you don't believe in yourself. Ale ty w siebie sam nie wierzysz. That is why they are coming to you. Dlatego oni do ciebie przychodzą. They see the light in you. Bo oni widzą to światło w tym. That's why they are talking to you about their problems. Dlatego z tobą rozmawiają o swoich problemach. And all what you need to do. I wszystko, co musisz zrobić, jest chwycić za ręce, otworzyć swoje usta i powiedzieć coś. I zobaczysz Boga, któremu służysz. To czas, w którym Bóg chce nas wypuścić w ponadnaturalność. Bo to jest to, kim jesteście. Jesteście na maszynie. Jesteście powołani. Jesteście wybrani. What else do you want God to do? Co jeszcze chcecie, żeby Bóg zrobił? You are baptized with the Holy Spirit. Jesteście ochrzczeni duchem. You speak in tongues. Mówicie w innych językach. What are you waiting for? Na co czekacie? What are we waiting for? Na co my czekamy? What are you waiting for? Na co my czekamy? Go out! Wyjdź! Pray with somebody! Módl się o kogoś. Talk to somebody about Jesus. Porozmawiaj z kimś o Jezusie. Even if you just say, dzień dobry. Nawet jeśli to dzień dobry. Jesus loves you. Jezus cię kocha. That's all what you need to say. To wszystko, co potrzebujesz powiedzieć. I pozwól Duchowi Świętemu pracować. Bóg chce użyć ciebie. You are all and right enough to be used by God. Jesteś wystarczający, żeby być użytym przez Boga. Hallelujah. Hallelujah. Jak wiele z was jest gotowych? Wstańcie. Sister, there is somebody that has been talking to you. Siostra, jest ktoś, kto z tobą rozmawia. I was talking, you know, talking about the problems. Jak mówiłam o tym, że przychodzą ludzie z problemami. Talking about the issues and the problems, the challenges. Że problemami, wyzwaniami swoimi. If you feel, jeżeli czujesz, that God has called you, że Bóg cię powołał, step forward. Wyjdź. Come. Chodź. If you feel God wants to use you.
as an instrument. Bóg chce cię użyć jako instrument. Wyjdź, jeżeli czujesz, że Bóg chce cię użyć. As an instrument, it is not about what you're going through. Jako narzędzie, to nie ma nic w związku z tym, przez co teraz przechodzisz. Wyjdź w przód, jeżeli czujesz. Podnieś ręce. God wants to use. Bóg chce cię użyć. God wants to use. Bóg chce cię użyć. You are called. Jesteś namaszczony. You are called. Jesteś powołany. You are chosen. Jesteś wybrany. Say after me, Father. Powiedz za mną, Ojcze. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I surrender myself. Ja poddaję siebie. To be used by the Holy Spirit. Żeby być użytym przez Ducha Świętego. Take over my hands. Take over my hands. Weź moje ręce. Take over my legs. Weź moje nogi. Take over my mouth. Przejmij moje usta. Anoint me. Namaść mnie. Anoint me afresh. Namaść mnie świeżo. Let my mouth. Niech moje usta. Speak wisdom. Mówią mądrość. Let my mouth. Niech moje usta. Speak knowledge. Mówią wiedzę. Let my mouth. Niech moje usta. Speak healing. Ogłaszają uzdrowienie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Holy Spirit. Duch Święty. Today. Dzisiaj. I surrender. Ja się poddaję. I surrender my body. Ja poddaję swoje ciało. I surrender my soul. Ja poddaję moją duszę. I surrender so that you can use me. Ja poddaję moją duszę, żebyś mnie użył. Use me to demonstrate your power. Użyj mnie dla demonstracji Twojej mocy. Użyj mnie do demonstracji Twojej mocy. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Otwórz swoje usta i mówić się. Chcę usłyszeć, jak się mówicie głośno. Żeby manifestowała się namaszczenie. Come forward. Wyjdź naprzód. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for our brother. In the name of Jesus Christ of the Lord. Father, we release the power of God in him to begin to flow. When he lays her upon the sea, when she opens his mouth, whatever he says to God, let your word through him come out with power. As he step forth in the name of Jesus, we lay our hands upon your hands today. We impart the healing grace, the grace for you to lay hands upon the sick as a believer. Let the promises of a believer be fulfilled in your life. In the name of Jesus. Amen. Next person. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, as Jonah stepped out today, in the name of Jesus, when she opens her mouth, speak through her.
was in their hands. Heal the people. Deliver the people. Show forth your power through her. Let everyone begin to see Christ Jesus, the glory of God in joy. In the name of Jesus. God bless you. God bless you. In the name of Jesus. The Lord says to me, your healing is going to be perfected when you begin to pray for somebody else. You're going to see when you take your focus out of you and focus for someone, because that is inside your heart. You wish for others to be healed. Because I remember you brought a prayer point of a friend or someone that you know. You were not saying, okay, until you don't want to wait until you're here. But you pray for that person. In the name of Jesus. The Bible says, he that waters shall also be watered. As you pray for the healing of others, let healing come through your body. Let healing come through your bones. Let healing come through your joints. In the name of Jesus, receive your healing today. Let healing flow through you to others. Be a living testimony. Be a powerhouse of healing. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. God bless you. Thanks so much. La Kabaloshaya. Maneke Tesekara. Vin Kabaloshaya. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Today we commission you and we release you as an instrument of power from this assembly. As instrument of power. As an anointing, will we release you to fulfill that mandate, that calling as a believer. As many as believe shall lay hands upon the sick, and the sick shall be healed. In the name of Jesus, we release you to manifest the power of God wherever you go, wherever you are. In the name of Jesus. Thank you, my Father. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lakarabashamaya. Makarabashamaya. It's time. It's time that you step forward. Father, we pray in the name of Jesus. Today we commission you to go out and be a testimony. To go out and pray for the sick. Let the sick be healed. To go out and cast out demons. To go out and declare the kingdom of God. To go out and proclaim the kingdom of God. And the Bible says, as many as believe, they shall lay hands upon the sick, and the sick shall be healed. Father, in the name of Jesus Christ, we commission you to God. In the name of Jesus. Thank you, my Father. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus. It has already started. There are people that come to listen, particularly when I was speaking, you were thinking of her. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I commission you, we commission you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name, to be a mouthpiece. When you open your mouth, wisdom. When you open your mouth, power. When you open your mouth, when you lay hands, anointing will flow. In the name of Jesus, we commission you tonight to flow in the supernatural. Receive that grace. We activate the Holy Ghost power in your life. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You know, the Lord said, I should say to you, a little shall become a thousand, and a thousand shall become a great nation.
there is multiplication, there is supernatural increase that is coming upon you. It will not just be in the area of finances, but it will be in the area of people that will come to you, to Jesus Christ through you. God says, I'm going to bring disciples, men and women, into the kingdom through you. Because if you just open your heart, he said, if you will just say it, I will do it. Today we commission you and we release you into the realm of the supernatural to walk in the authority and the power of the gospel of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, receive that miracle. Receive that miracle. We activate the grace of God in your life. We activate the grace of God in your life. Let it begin to flow. Hey, can I go somewhere? The Bible says, out of the belly of him that believes, shall flow rivers of living water. And we wash over the fountains of living water inside you to be in the flow. In the name of Jesus, receive that grace tonight. We activate it in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sandalaba, take your seat. You are all conscious. Manda katasa, dayale, e krado si kataba yekete, meke no koto sada, and 10,000 and 1,000,000 shall fall by your side, but they will not come near your dwelling, for the Lord shall be thy strong tower. The Lord is thy tower, the Lord is your strength. The Lord is going to use you to pull down strongholds, strongholds in people like them. The grace is activated. The grace is activated. Walk in the authority. The grace is activated. Walk in the power. The grace is activated. Walk in the anointing. The anointing is upon you today. We commission and we release you. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Manda katasa, baba sekriya na basa. Ah, lekele boshete. Inabakate le boshete. Instrument of grace. Instrument of grace. Instrument of grace. Instrument of grace. So that I hear a voice. Instrument of grace. Grace, abundant grace is coming upon you. In tonight, abundant grace. Grace to continue to bring forth. Grace to manifest the power of God. Grace to manifest the wisdom of God. Grace to do the unusual. Grace, 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 grace. Let it come upon you tonight. In the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Abundant grace. That's what I hear. Abundant grace. Amen. In the name of Jesus. Thank you for listening. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. When I was speaking, your heart was dwelling. When I was speaking, your heart was agitated. And you begin to see the opportunities that you miss. But don't worry about the opportunity. The Lord is opening a new door. The Lord is bringing you into new opportunity. Every day there is going to come opportunity for you to manifest the grace of God. If the opportunity is going to come for you to speak the word of God, opportunity is going to come for you to lay hands. Opportunity is going to come for you to pray. Do not be afraid. Do not look at your physical status. Do not look at your financial status. Do not look at your wealth. But speak the word of God. For God says, I have commissioned you. I have commissioned you. I want to use you. A little in this assembly shall become 1,000. And 1,000 shall increase to 100,000 fold. In the name of Jesus. Receive that grace. Receive that grace in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Lakarabashare. You look at yourself. You feel deficient. You feel insufficient. You feel
feel that you are not up to, but the Lord wants me to say to you, you are more than a conqueror. Greater is He that is on the inside of you than He that is in the world. Do not think about your status. Do not think about your situation. Do not say, hey, this man, if he really knows my situation, he will not be saying what he's saying. But the Lord said, look beyond that. Put back your trust in God. Put your trust in God. God is about to take you to the level that you'll never be. The level that you'll never be. Because He has to be God. It has to be like that to be God. Receive that grace in the name of Jesus. Receive that grace in the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 You have been wondering why they come to you, and you don't even have what they want, what the Lord says you have what they want. That's why I'm sending them to you. More and more are coming. They are coming to talk to you. They are coming to seek advice from you. They are coming to seek counsel from you. He said, my word is in your mouth. If you will open your mouth, I will speak through you. If you will lay hands, I will do the miracle. If you will pray, I will perform the wonder. For I am the God of signs and wonders, says the Spirit of the Lord. The season has come. Rise up, take your position. Do not sit back any longer. Rise up, take your position. Rise up, take your position. Rise up, take your position. The season is here. The season is here, says the Spirit of the Lord. Receive it in the name of Jesus. Grace is activated. Go and fulfill the promise. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You're waiting to be perfected. You're waiting for everything to be all right. And things are never all right. Everything will never be in place. Because when you start, it's only that things will grow into place. I hear the voice that says to Ezekiel, prophesy, say unto the dry bones, don't hear the word of the Lord, and the dry bones will come back together. So you're waiting. You're waiting. You thought that when everything's all right, you know what you want to do. You feel the burden of it, but you are just waiting. You're waiting. You think you're waiting for the right time because you're looking at your situation. You're looking at your circumstances. God says, step out. Step out. Amen. I am the God of situation. I am the God of circumstances. He said, I am the God of all flesh. Is there anything to have for the Lord? Is there anything to have for the Lord? Step out. Do the work. Do the work. Do the work. Do not feel ashamed. Do not feel ashamed. Do not let your situation rob you of the glory that God is about to manifest. Because even that which you're looking for is in your doing the will of God. In the name of Jesus. I love you with this place. Receive it in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, we activate the grace of God inside you. The grace of God that has appeared unto all men. When you open your mouth, wisdom will come. When you open your mouth, knowledge will come. And you say, people will begin to call you preacher. They will begin to call you preacher. They will begin to call you priest. And you said you're not a priest. But they will begin to call you. Because that is the wisdom that is going to come out from your mouth. People will begin to see you. You just step out. Receive that grace. Receive that grace. It is activated. He said you are a royal priesthood. A chosen generation. That God has chosen you for His own purpose. Manifest the glory of God. In the name of Jesus. Thank you, my divine. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Spirit of the living God, and a little shall become a thousand. It's not about how old, it's not about how far, it is about the grace. The grace of God is upon you. Run! I hear the voice say, run with the grace, run with the grace, run with the grace. Don't wait to be perfected, run with the grace.
the grace. Invite somebody, call somebody, testify. Something is about to happen when you begin to run with the grace. When you begin to tell them the little that the Lord has done for you, and the Lord healed me, the Lord changed my life. Go out and when you begin to witness, something great is about to happen. Your situation will change. God said, I have commissioned a widow that will make provision for you in such a way when you begin to witness. Hear the voice of God. Step out. Father, we activate that grace. In the name of Jesus. Amen. Receive that grace in the name of Jesus. Thank you, mighty Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Father, we commission that tonight, oh God. Father, let you will begin to draw your age group. Amen. There is an attraction in you. Amen. People come to you. They follow you. Now that attraction, that anointing that is drawing them, the Lord said, open your mouth. Just invite them. You don't have to say anything. Just say that Jesus loves you. Come and worship Jesus with you. And you will be so proud. How many of them are going to come? They are waiting for your invitation. Don't be ashamed of who you are in Christ Jesus. Don't be ashamed to declare that you are a child of God. Don't be ashamed to declare that you are a daughter of Zion. You are anointed and chosen. You are excellent in your ways. Your wisdom is going to become magnified. Your wisdom is going to be excellent. Every attribute about you will become graceful. Grace is poured upon you tonight. Receive it in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. And bless you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I was speaking to you. They are coming to you. They are talking to you. They are talking to you. They are talking to you. And you don't know why they are talking to you. Sometimes you're confused. You're asking yourself, am I God? Am I God? Why are everybody coming to you? Because there is something that God wants you to do. He just wants you to bring them in. Bring them in. Open your mouth. Stand firm. Invite them. Pray with them. And I tell you what. You feel a little bit sharp because the people that are coming to you, they are in a higher position. And you don't see yourself. But what you do not know that you are in a more higher position than you should have that position in Christ Jesus. Walk in that authority. Walk in that confidence. Stand your ground. Insist on prayer. Insist on praying for them. And you will see the wonders of God. God is about to use you to do something that you yourself will be amazed. Thank you, commission that tonight. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father. Thank you, Lord and King. In the name of Jesus. Thank you, mighty Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Laka Boshantara. Kibakondo Bakembe. Mate keto sobrande kabukutu suma. Rekabo sikara mate. Ebrado sikata baza. He said your voice will thunder and break the cedars of Bitu. Your voice will break yours in Bitu. If you will open your voice and call upon the name of the Lord, the Lord shall show himself as a strong and mighty one on your behalf. Your voice will break the cedars of you. That's what the Spirit of the Lord is saying to you. Your voice will break the cedars of you. The things that are strong will be weak in your presence. The things that are mighty will be small when you come in. Situations that have been long standing, they will melt at your presence. If you will open your mouth and call upon the God of Abraham, Isaac, Jacob, the God of our Lord Jesus Christ, the one that has chosen you and anointed you. I commission you today, we commission you today to go in the power of God.
and be a witness for what God is doing in his life. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. She has a man like we have a worship. I'm taking you out. I'm taking you out. Because before that, you have put down on yourself. Arise! Deborah, and you are meant to call, meant to war. Arise! Take up the mantle, for the season has come. This is the season. This season. The God is raising you as a Deborah. That will call me and will lead and will call to war and conquer in the name of Jesus Christ. Raise an extra generation. A generation of dedicated men and women that will stand before the presence of God. This is the commission. You have been commissioned. You're not hearing it the first time. Not hearing it the second time. Deborah, that is your prophetic name. Look at his ministry. In the times of difficulty, in the time of stress, in the time where there was nothing, Deborah rose up and aroused and win the battle. That's the anointing that is upon you. That is the grace that is upon you. The grace of Deborah. Receive it, act in it, live in it, talk it, live it, believe it, because it is done in Jesus' name. Amen. Lift up your hands. I'm coming to worship. A season has come. A season has come. A season to manifest. A season for the fulfillment of the calling. Before now, you feel like a nobody. Before now, you feel abandoned. Before now, you feel rejected. But he said, I should tell you that it was because of the calling that Joseph was rejected. It was because of the calling that Joseph was sold as a slave. It was because of the calling that Joseph went to prison. It was because of the calling that he came out as a prime minister. This is your season. Amen. The season of rejection is over. Amen. This is a season of recognition. You have come out. Walk away from your past. Walk away from your past rejection. Walk away from the past things that has happened. God says, I'm bringing you into a new season. A season of recognition. A dream. Amen. Ability to interpret the dream of Pharaoh has been given to you. No mystery shall be before you anymore. Revelation, knowledge, and wisdom, and grace, great grace, amen, will flow your way. Amen. Your vision and will be clear. Amen. Your eyes are anointed to see through. Your hands will raise the dead. The ears of the dead will be open. The eyes of the blind will see, both physically and spiritually. The words that will come out of your mouth will be words of wisdom, words of knowledge, and inside, receive that grace in the name of Jesus. Amen. Lift up those hands for the Lord. I want you to begin to thank the Lord tonight. Tonight is not what I planned. This is a commission service. A season of supernatural has been birthed. A season of miracle has been birthed. Narodził się sezon cudów. A season of new life! Amen. Sezon Amen. Nowego życia. Amen. New life! Amen. New life has been bred from heaven. Amen. Nowe życie. We are new life! Amen. We are carriers of life! Życie. Receive that ministry. Amen. Go forth in the power. Go forth in the grace. Walk in the authority. Chodź w autorytecie. In the name of Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Lord.